Mamy, słuchajcie, przed sobą terrarium sławnego samca Blondie. Dzisiaj ten samiec, słuchajcie, jest już w stadium L6. Bardzo się z tego cieszę, bo jest już dużo większy. Jak wyglądało, może jak wyglądał proces aranżacji terrarium tego, które widzicie przed sobą, to już wam tutaj adnotacja odpowiednia wyskakuje. No i dobra, wylinkę wyjąłem. Samiec wyliniał jakieś 5-6 dni temu na moje oko. Jak widzimy, no już szybko się z tej norki wyewakuował. On jest taki, wiecie, trochę zrywny, ale raczej, przynajmniej jak na razie dla mnie, nieagresywny. Teraz, słuchajcie, zdecydowałem dać ten korek pod spód, bo po prostu dużo lepiej kamera łapie tego pająka. Bo jak była na samym biurku, to tak strasznie ciemno wyglądał i jakichś bez specjalnych szczegółów on był przedstawiony. No więc... Co, słuchajcie, no kurczę, widzimy przed sobą samca Terafossa Blondii i to jest stadium L6, tak, słuchajcie, no L6 Brachypelm to są jak może, kurczę, 1/4 nogi odnóża tego ptasznika. No, on jest po prostu niebywale ogromny i przyznam szczerze, nie chciałem go brać na ręce, ale pomyślałem, kurczę, to jest jedyny sposób, żeby wam pokazać, no, tą skalę wielkości tego pająka, no i tak wyszło, że go wziąłem na te ręce. Na swoją obronę dodam, że jest to pająk w miarę świeżo wyliniały, więc on jeszcze się tak nie czuje za pewnie, więc raczej nie powinien być agresywny, ale to też, wiecie, różnie bywa. Ja na dobrą sprawę nie wiem, jak Terafossa się zachowują, bo nigdy nie miałem takowej. To jest mój pierwszy osobnik właśnie Terafossa. No i po prostu, że się tak wyrażę, testuję na własnej skórze, czy dziabnie, czy nie dziabnie. No ale na szczęście póki co nie dziabnął. No jak widzimy, kurczę, no co tu dużo mówić. No jest wielki, on, słuchajcie, jest praktycznie jak moja dłoń, a dodajmy, że moja dłoń do małych jednak nie należy, więc ha, ale sobie słodzę, nie? No, więc naprawdę, kurczę, szok jest z tego pająka, no bo jest po prostu, no, jest tak wielki, że nie mogę tego pojąć. Ciekawe, jak się ubarwienie mu troszkę zmieni, kiedy zacznie się zmieniać na takie jaśniejsze. Chyba on będzie trochę jaśniejszy, nie? Nawet nie wiem dokładnie, jak ten samiec będzie wyglądał. Tutaj wziąłem już aparat do ręki, bo ciężko było złapać w kadrze całego pająka, no i całą moją dłoń. I udało mi się zrobić taką bransoletkę z Terafossa Blondii. Całkiem nieźle wygląda, musicie przyznać. Karapak jest wielki już, no odwłok malutki, bo te pająki z wylinki na wylinkę mają takie, wiecie, ogromne przyrosty, że po prostu odwłok malutki zostaje, a cała reszta jest wielka. Tak to wygląda. No i tutaj się uczepił trochę tego mojego nadgarstka, ale przynajmniej nie szalał, nie wariował, nie wyczesywał się, co najważniejsze. No i warto dodać, że też mnie nie ukąsił, więc dlatego jestem tu i mówię do was. No i tak, słuchajcie, teraz mam dla was jeszcze parę gratisów. Pierwszy z nich, patrzcie, co tu jest. Moi drodzy, przedstawiam wam młodą samicę Poecilotheria Metallica. Ona wyliniała dosłownie parę dni temu. Jest przepiękna, jest śliczna, niebieska, niebiesko-żółta, można powiedzieć nawet. No i aż normalnie nie mogę nacieszyć wzroku, słuchajcie, nią. Jest tak niebieska, że żadna lampa błyskowa w aparacie, czy w ogóle jakiekolwiek korekcje kolorów na zdjęciu kompletnie nie są potrzebne, bo ten pająk sam w sobie jest taki ładny i jest po prostu taki, jaki sobie marzyłem. Tutaj, słuchajcie, troszkę nieroztropnie, ale zdecydowałem ją wypuścić, żeby wam właśnie pokazać, jak ona sobie majestatycznie kroczy, jak idzie, no i ogólnie jak wygląda chód Poecilotheria, tak w spokoju, można powiedzieć, no bo to jednak jest pająk, który wyliniał relatywnie niedawno, więc on też szaleństw tutaj żadnych uprawiać raczej nie powinien. No i jak widzimy, ona sobie tak kroczy, no i doszła. Jeszcze jeden kadr na nią, no musicie przyznać, że kurczę, bezkompromisowo prześliczny pająk, każdemu wręcz, no nie znam osoby, której się nie podoba Poecilotheria Metallica, jest po prostu przepiękna. No i cieszę się, bo wychodzi na to, że to jest samiczka i no i super, co tu więcej dodać. Także niech ona tam idzie, a my idziemy dalej, słuchajcie, tu jest terrarium Caribena Versicolor. Zobaczcie, trzykrotka bardzo zarosła. Dawno z niej nie robiłem porządku z nią i tutaj na ziemi też już, kurczę, widać jakieś resztki liści stare, czy jakieś tam korzonki z tej trzykrotki. O, nawet wylinka się znalazła. Niestety pająka nie ma i nie chciałem jej wygrzebywać, bo ciężko. No a tutaj już widzicie, po szybkiej regeneracji, tu chodziło tylko o podłoże, żeby to fajnie wyszło. No i posprzątałem, nawodniłem tak jak trzeba, pourywałem stare liście plus trochę nowych i po prostu wrzucam, słuchajcie, ten bluszcz od nowa tutaj i niech sobie on rośnie znowu, bo całkiem fajnie to wygląda. No i co? Jest. Idziemy dalej. Tu jest, słuchajcie, Iberapora diversipes. Taka już dorastająca
samica. I chciałem ją dla was nakarmić, ale no niestety, jak widzicie, raczej niechętna. Skończyło się to urwaniem nogi świerszcza i w zasadzie cała impreza. Spójrzcie na moją Lycosa Prae Grandis z Albanii, no jest przepiękna, jak zresztą wszystko dzisiaj. Dalej Euscorpius Hadzi, czyli dobrze wam znane Euscorpiusy z grupówki. Nie byłbym sobą, gdybym nie pokazał, jak maluszek wcina. No więc daliśmy świerszcza. O, bęk, bardzo fajnie go ukuł. No i co? Świerszczek powoli będzie sobie usypiał i coraz tego oporu stawiał mniej. No i dobra. I słuchajcie, na sam koniec, żeby wam smutno nie było, mamy jeszcze Pterinochilus murinus usambara, samica, tak zresztą jak w ostatnim filmie, ale one są wdzięczne, bo zawsze jedzą, więc pomyślałem, że w zasadzie czemu by wam nie pokazać jej znowu, tym bardziej, że no zobaczcie, jaka jest piękna, bardzo pomarańczowa, no już widzimy, że powielince odwłok zaczyna puchnąć znowu, no a to za sprawą taką, że po prostu jest to żarłoczny pająk i lubi jeść, a skoro lubi jeść, to ja mu tego jedzenia absolutnie nie żałuję. Bardzo fajnie tutaj kontrastowe te takie paski na karapaksie czarne z pomarańczowym wyglądają, no ogólnie, kurczę, no co tu dużo mówić, prześliczny pająk. Tak wygląda. I to. I słuchajcie, to jest tyle. Jeśli wam się podobało, łapka w górę. No i cóż więcej, widzimy się niebawem w jakimś fajniejszym odcinku. Na razie i hej!